Śmierć Jerzego Janeczka. Miał wielkiego pecha, nie mógł tego przewidzieć. W podobny sposób zmarła znana polska aktorka. Informacja o śmierci Jerzego Janeczka obiegła media we wtorek. Przyjaciel rodziny zdradził, że aktor był uczulony na jad pszczół. Niestety pech chciał, że nadepnął na owada. Mimo wszystko próbował się ratować. Jak wyglądały jego ostatnie chwile przed śmiercią? Związek Artystów Scen Polskich w nocy 12 na 13 lipca poinformował o śmierci Jerzego Janeczka. Największą popularność przyniosła mu rola Witi Pawlaka, syn Kazimierza i Mani Pawlaków w trylogii Sylwestra Chęcińskiego Sami Swoi. Nie ma mocnych i kochaj albo rzuć. Jerzy Janeczek zmarł w wyniku użądlenia przez pszczołę. Śmierć Jerzego Janeczka była bardzo niespodziewana. Okazuje się, że aktor był uczulony na jad pszczoły. Mężczyzna wiedział o swojej przypadłości, dlatego zawsze miał przy sobie adrenalinę. Kilka godzin przed swoją śmiercią nadepnął właśnie na owada, którego jad wywoływał u niego alergię. Próbował się ratować. Jerzy był uczulony na jad pszczół. Już dwa razy trafił do szpitala po ukąszeniu. Tym razem stanął na pszczole, a ta go ukąsiła w stopę. Próbował się ratować. Miał przy sobie adrenalinę, którą sobie natychmiast podał, mówił Super Expressowi, przyjaciel rodziny aktora. Żona aktora przezornie zadzwoniła po karetkę, jednak ratownicy na miejscu stwierdzili, że wszystko jest w porządku. Przyjechała karetka, zobaczyli, że sytuacja została opanowana i odjechała, dodaje przyjaciel aktora. Kiedy pomoc odjechała, stan Janeczka zaczął się pogarszać. Wtedy został zabrany do szpitala, ale było już za późno na pomoc. Ewa Sałacka 15 lat temu zmarła w wyniku użądlenia. Ewa Sałacka była znaną i bardzo lubianą aktorką. Piętnaście lat temu podczas pobytu na działce nad Zalewem Zegrzyńskim napiła się napoju z butelki, w której była osa. Ta użądliła ją w usta. Na miejscu reanimował ją mąż i sąsiadka, która była anestezjologiem. W końcu mąż postanowił zawieźć żonę do szpitala. Po drodze spotkał karetkę, która przejęła potrzebującą kobietę. Niestety reakcja alergiczna była bardzo silna. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu anafilaktycznego w drodze do szpitala. Miała 49 lat. Osierociła 12-letnią córkę Matyldę. Pogrzeb Jerzego Janeczka. Gdzie i kiedy zostanie pochowany aktor? Pogrzeb Jerzego Janeczka ma odbyć się za kilka dni.
aktor zostanie pochowany w miejscowości Petrykozy. Podczas ostatniego pożegnania na pewno nie zabraknie rodziny, przyjaciół, a także fanów aktora. Pogrzeb Jerzego Janeczka odbędzie się we wtorek 20 lipca w Kościół Świętej Doroty i Aniołów Stróżów w Petrykozach. To właśnie w tej miejscowości aktor od lat mieszkał ze swoją ukochaną żoną, informuje Super Express.